Długość boku każdego z kwadratów jednostkowych na poniższym rysunku to 1 cm. Jakie jest pole powierzchni niebieskiej figury? Żeby zmierzyć albo obliczyć pole powierzchni figury geometrycznej, musimy wcześniej zdefiniować w jakiś sposób jednostkę tego pola. W tym zadaniu jednostką pola jest taki pojedynczy mały kwadrat. Wiemy z treści zadania, że długość boku kwadratu jednostkowego wynosi 1 cm. Czyli tu jest 1 cm, i drugi bok to również 1 cm. Pole powierzchni figury geometrycznej to liczba takich kwadratów jednostkowych, które w całości mieszczą się wewnątrz figury. W takim razie wystarczy, że policzymy, ile kwadratów jednostkowych mieści się w niebieskim obszarze, i liczba, którą otrzymamy, będzie polem powierzchni niebieskiej figury. Żeby było łatwiej liczyć, narysujmy jeszcze kwadratową siatkę jednostkową wewnątrz figury. Jest już narysowana dookoła figury, ale pomoże nam bardziej, jeśli kwadraty jednostkowe będą też widoczne wewnątrz. No to liczymy. Zacznijmy od góry. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wewnątrz niebieskiej figury mieszczą się w całości 24 kwadraty jednostkowe, czyli pole powierzchni tej figury to 24. No i moglibyśmy zadanie na tym zakończyć, ale warto jeszcze zwrócić uwagę na parę szczegółów. Po pierwsze, jeżeli nasz kwadrat jednostkowy ma bok o długości 1 cm, to pole jego powierzchni wynosi 1 cm razy 1 cm, czyli 1 cm kwadratowy. cm razy cm to cm kwadratowy. Czyli pole powierzchni naszej figury to 24, ale trzeba zawsze powiedzieć albo zapisać, jaka jest jednostka, w której to pole zmierzyliśmy. Czyli wynik naszych pomiarów to 24 cm2. Druga sprawa jest taka, że pole powierzchni figury geometrycznej ma pewną przydatną i bardzo praktyczną własność. Niebieska figura o dosyć nieokreślonym kształcie, takie coś nie ma chyba nawet swojej matematycznej nazwy. Oprócz tego, że jest to oczywiście wielokąt, niebieska figura złożona jest z dwóch prostokątów. Możemy ją podzielić na dwa prostokąty. Tu jest jeden prostokąt i tu jest drugi prostokąt. Otóż pole powierzchni ma taką własność, że jeżeli zmierzymy pola tych dwóch prostokątów i je dodamy, to w wyniku otrzymamy pole powierzchni całej niebieskiej figury. Może jest to dla Was oczywiste i korzystacie z tego zjawiska intuicyjnie, na co dzień, a może nie, ale na pewno warto o tym wiedzieć, bo pola pewnych figur, na które możemy podzielić większe figury, łatwiej jest obliczyć lub zmierzyć niż pola innych figur. Na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko ten dolny prostokąt, to w pionie mieszczą się w nim dwa kwadraty jednostkowe jeden, drugi a w poziomie 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. 7 kwadratów jednostkowych. Czyli takich dwójek jest 7, Czyli pole jego powierzchni to 2 razy 7. I pamiętamy o jednostce centymetrów kwadratowych. To samo możemy zrobić dla górnego prostokąta. W poziomie w jednym rzędzie mieszczą się w górnym prostokącie dwa kwadraty jednostkowe. I takich rzędów po dwa jest jeden, dwa... 3, 4, 5. Czyli razem kwadratów jednostkowych jest w górnym prostokącie 2 razy 5, czyli 10. 10 cm2. Pole całej niebieskiej figury to suma pól tych dwóch prostokątów czyli 14 cm2, dodać 10 cm2. Razem 24 cm2. Oczywiście otrzymaliśmy ten sam wynik, co poprzednio. W matematyce fajne jest to, że można do odpowiedzi dochodzić różnymi sposobami. Odpowiedź brzmi pole niebieskiej figury to 24 cm2.